Któż cię tak dzieweczko, któż cię tak malował, że na twoje liczka farby nie żałował, że na twoje liczka farby nie żałował, któż by mnie malował, jeno sam Bóg z nieba, bo on dobrze wiedział, że mi krasy trzeba, bo on dobrze wiedział, że mi krasy trzeba. 220 lat minęło od założenia muzeum, z tym, że na wielkim jubileuszu, podczas otwarcia wystawy jubileuszowej, okazało się, że muzeum jest rok starsze. Zgoda cesarska przyszła bowiem już 27 stycznia 1801 roku i wtedy ksiądz Szersznik oficjalnie mógł zacząć pracę nad zorganizowaniem ekspozycji tutaj w Cieszynie, w dawnym gimnazjum jezuickim. Zorganizował ekspozycję muzealną i ekspozycję biblioteczną. Także to jest wielka data w historii polskiego muzealnictwa, ale też czeskiego i austriackiego, bo niezależnie jaką przyjmiemy perspektywę, to będzie po raz pierwszy ten pomysł na udostępnienie kolekcji muzealnej. I nie jest ważny ten fakt, czy ta kolekcja była duża, imponująca, tak jak zbiory Czartoryskich w Puławach, ale właśnie ten pomysł, żeby maluczkim, zwykłym mieszkańcom Cieszyna, ale przede wszystkim uczniom, udostępnić zbiory muzealne. Ozdobą Muzeum Śląska Cieszyńskiego jest holenderski globus pochodzący z oficyny Janszona Blau. To jest początek XVII wieku, złoty wiek holenderskiej kartografii. Mamy 36 takich globusów na świecie i właśnie tutaj w Cieszynie, w dawnej kolekcji księdza Szersznika, zachował się globus nieba, a mamy takie delikatne przypuszczenia, że ksiądz Szersznik posiadał również globus ziemi, bowiem na swoim ekskibrisie kazał wyrysować oba globusy bliźniacze. I tak one rzeczywiście wtedy były dystrybuowane. Nie wiemy, kiedy ten ziemski globus się zatracił. Natomiast ten, który posiadamy w kolekcji, jest niezwykły również dlatego, nie tylko dlatego, że jest piękny wizualnie. Ma znacznie ładniejszy niż w okresie renesansu przedstawienia gwiazdozbiorów, ale jest ciekawy przede wszystkim dlatego, że po raz pierwszy na tym globusie pojawia się 12 konstelacji nieba, ale zaobserwowanych z półkuli południowej. To jest efekt wielkich wypraw kupieckich, już nie geograficznych, holenderskich, na Jawę, na Sumatrę, i z tamtych terenów zaczęto obserwować niebo. No i do 48 gwiazdozbiorów ptolemejskich dołożono tych 12 zaobserwowanych z półkuli południowej. To rozpoczęło na nowo badania i dyskusje, badania sklepienia niebieskiego. Muszę też zaznaczyć, że Janszon Blau, wybitny kartograf, właśnie autor tego globusa, był uczniem Tychona de Brahe, duńskiego astronoma, który starał się udowodnić teorię Mikołaja Kopernika. No i sam Blau również obserwował, odkrywał gwiazdy. To też istotna informacja. Nie był tylko wydawcą, ale naukowcem równocześnie. Jubileuszowa wystawa została zakończona we wrześniu, ale pracujemy aktualnie nad tym, żeby w przestrzeni ekspozycji zgromadzić jak największą ilość tej pierwotnej kolekcji księdza Szersznika. To znaczy, ona była dawniej dostępna, ale uznaliśmy pod wpływem emocji i zadowolenia z wystawy jubileuszowej, żeby powiększyć tą wystawę, żeby jak najwięcej, jeśli nie wszystkie przedmioty po księdzu Szerszniku, które się zachowały, udostępnić na stałe mieszkańcom i turystom. W związku z tym jesteśmy na etapie przebudowy ekspozycji. 22 listopada otwieramy ją na nowo, startujemy od nowa i myślę, że to będzie taki dobry impuls dla naszej działalności.